wyspie Bohol, a w zasadzie na wyspie Panglao. Jesteśmy właśnie dzisiaj na plaży White Beach, gdzie w końcu przyszedł czas na to, żeby trochę pochillować. O, to jest mój przystojniak. To jest jaki kraj taki tutaj Bohol? Łukasz, opowiedz, jaką drogę przebyliśmy, żeby dotrzeć pod namiot z materacem. Opowiem. Dzisiaj jestem zbyt wycieńczony. Ja tu mam powitanie. Tak właśnie wyglądają nasze wspaniałe namioty i spędzenie popołudnia. Witam Państwa bardzo serdecznie na wzgórzach czekoladowych na wyspie Bohol. Podczas drogi tutaj namiotaliśmy się ich dosyć dużo, więc szału to nie robi, ale warto zobaczyć, no, bo to jest tak jak nie zobaczyć. No coś unikatowego. A oto nasze przecudowne wodospady. Bardzo mi się podoba. Jest to piąty dzień naszego wyjazdu. Jak na razie 100% po prostu hit, najlepsza atrakcja. Także polecamy kąpiel w dżungli, w rzece, w wodospadzie. 2 zł za taką atrakcję. Oglądamy takie malutkie małpeczki. Łukasz tak się ich boi, że aż kask założył, że mu skoczy któraś na głowę. Tylko trzeba uważać, bo w Polsce też takie małpeczki są, tylko monopolowym i kosztują 5 zł. Ale wielkości są tych małpeczek. No, jesteś mały. Widać ci oko aż. Naprawdę wielkości takiego polskiego szczura. Czas, start. Jeden kokos, 2 słomki. Już nie mogę, taki dobry. Ale masz minę. Taka się zdarzyła sytuacja, że złapaliśmy gumę. I oto ten pan właśnie nas ratuje z opresji. Tak, że złapał nas ogromny deszcz i niestety musieliśmy zrobić przystanek, bo Kamila już bolało, jak deszcz na niego spadał. Nieprawda, nie bolało mnie. Niestety po godzinie jazdy znowu dopadło nas... Tak, choroba wściekłych krów. To było choroba wściekłych krów. Po 4 dniach spędzonych na wyspie Bohol w końcu wyruszamy z powrotem do Cebu, gdzie jutro mamy lot na Palawan. Jest ciężko. Witamy na Puerto Princesa. Dzisiaj przylecieliśmy do Puerto Princesa, żeby dostać się do El Nido. Lot trwał tylko godzinę, ale niestety następne 6 godzin musieliśmy spędzić w banie. Mamy już 7 listopada. Można zaobserwować piękne świąteczne zdobienia. My już czujemy magię świąt. Merry Christmas! To jest twój nowy pies, Kamil? To jest Krabi, to jest Pokémon. Skrami. To teraz powiedzcie, gdzie płyniemy. Płyniemy na jakieś drzewki. Generalnie trochę tu śmierdzi, ale jest miło, ładny widok. Serdecznie pozdrawiam Jarka, Monię, swoją mamę i babcię. Tak, babciu, myślę o tobie, ponieważ to ty zasponsorowałaś mi ten wyjazd, dziękuję. Pozdrawiam mojego kierownika, Seko. Pozwoli mi pojechać. Justynko, kogo pozdrawiasz? Mojego dyrektora, że jak zwykle nam wniosek urlopowy napisał ok. Telling me I should go. Yeah, I wish I could get enough.
skończą się okrutnie. Nasza łódź przycumowała troszeczkę dalej od brzegu i są ogromne fale i w zasadzie nikt nie może tutaj dopłynąć, oprócz nas, ale ogólnie ciągną właśnie takiego wielkiego grubasa. Aktualnie ciągną taką grubszą osobę na kajaku. Inni ludzie się topią, żeby ich ratować to. Tak wygląda wejście na najpiękniejszą plażę na świecie. Taplam się w błocie, wywaliłam się na swoim skuterze, a teraz Kamil próbuje przejechać. Dzisiaj po niezłych przebojach dotarliśmy na Nakpan Beach, gdzie mój ukochany rozkoszuje się wodą, siedząc już tak od godziny. Placek, przystojniak, placek, przystojniak. A jeszcze Marek Moskowiak. Perfekt. To jest mój Mareczek. Dobra. Jedną z takich bardziej znanych atrakcji Felnido jest Konopi Walk za 400 peso, czyli około 20 paru złotych. Całe przejście trwa 30 minut i jest przepiękny widok na samym końcu, który właśnie widać za mną. Ostatni dzień na wyspie Palawan w miejscowości El Nido. Jest to dzień piąty i doszliśmy do wniosku, że 3 dni są wystarczające, żeby zobaczyć wszystko. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zaliczyć, jest Island Hopping, gdzie na cały dzień wypływa się statkiem i zwiedza się wyspy. Drugą rzeczą jest przepiękna plaża Nakpan Beach, gdzie trzeba wypożyczyć motor, żeby na nią dojechać, bo to 17 km stąd. A trzeciego dnia można zrobić zipline i zjechać naprawdę z dużej wysokości na drugą plażę oraz canopy walk. Wieczorem polecam spędzać wieczory przy przepięknych zachodach słońca na plaży Cabañas Beach. Moja foczka tutaj, no chodź, wypłyń. Nie chcę cię wyrzucić na brzeg. O, jest. Tak wyglądają delfiny o zachodzie słońca. Super, jesteś moim księciem wodorostów. No, jak byłem mały, to grałem Posejdona w podstawówce. A byłeś wtedy mały na pewno? Miałem długą bucję.